Witam Was, z tej strony Repus, oto jest film informacyjny, w którym chciałem Wam przekazać trzy informacje. Mam nadzieję, że krótki film informacyjny. Pierwszą informacją jest wspieranie na kanale, gdyż uruchomiłem w końcu wspieranie, ogarnąłem to i tak dalej. Druga to są wojny widzów. Wojny widzów wracają na kanał troszkę w odmienionym formacie, zobaczymy jak Wam to się spodoba. I trzecia wiadomość to są streamy. Zacznijmy od tej pierwszej. Jak widzicie na ekranie obecnie, chyba kamerką trochę opóźnioną, obecnie wprowadziłem trzy progi płacowe, jeżeli chodzi o wspieranie. Pierwsze to jest kolega do picia. No wiecie, no, grupa na Discordzie nazywa się, znaczy serwer na Discordzie nazywa się Przyjaciele Repusa, więc uznałem, że taki kolega albo przyjaciel byłby dobry do nazwy. Pierwsze to jest kolega do picia. Za 5 zł miesięcznie. Co to daje? Plakietki lojalnościowe widoczne przy Twojej nazwie użytkownika w komentarzach i czacie na żywo. Dostaniecie, chyba tutaj jak kliknę, to powinno się odpalić, możliwość używania, znaczy posiadania takich plakietek. Tutaj chyba miesiąc jest, 2 miesiące, nie, tu chyba w ogóle jak jest się wspierającym, tutaj po miesiącu, 2 miesięcy i tak dalej. A tutaj niestandardowe emotikony do użycia na czacie wideo. Na razie mam ograniczenie tylko do 4, nie miałem zbytnio pomysłów, co wprowadzić. W takim razie wprowadziłem te 4. To będzie jeszcze zmieniane jak coś, więc spokojnie, będzie na bieżąco zmieniane. Druga sprawa, to dobra, to mówiłem, niestandardowe emotikony do użycia w wiadomościach i czacie na żywo. Wcześniejszy dostęp do nowych filmów. Bardzo często, nawet obecnie, jest tak, że mam masę filmów wrzucono i przygotowano do publikowania. Albo po prostu są wrzucane kilka dni wcześniej niż jest premiera filmu. Zamiast czekać na premierę filmu, w momencie od razu jak wrzucam na YouTube, dostajecie dostęp do tych filmów. Myślę, że to powinno działać, ponieważ jak wchodzi się w publikację filmu, to tam jest opcja wybrania tylko dla wspierających oraz zaplanowania filmu od razu. Więc wspierający dostaną dostęp od razu, że film na YouTube im się powinien wyświetlić. A dla wszystkich to w zaplanowanym czasie. Immunitet na streamach i Discordzie. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli powiecie coś na Discordzie, coś co nie spodoba się adminowi, to on nie ma prawa was banować, nie ma prawa was mutować. Musi mi nie poinformować dopiero, że takie coś wystąpiło, że to prawdopodobnie podchodzi pod regulamin i dopiero ja was osobiście oceniam. Czyli ograniczamy troszkę w tym momencie adminofaszyzm do władcofaszyzmu i po prostu nie będzie takiej... Admini nie mogą was tknąć. Jak was tkną, to w tym momencie i okaże się, że ja uznaję, że nie powinno to być tknięte, to w tym momencie otrzymujecie... ja mam rozmowę z adminami, o tak to powiem. Pierwszeństwo na wojnie widzów. Wojnę widzów zaraz opowiem. Pierwszeństwo na wojnie widzów chodzi o to, że będziecie mieli prawo jako pierwszeństwo do wyboru kraju, w którym będziecie chcieli grać. Chcecie zagrać swoją ulubioną rzeszą? Proszę bardzo. Oczywiście pod warunkiem, że inny wspierający was nie wyprzedzi. Ale to po prostu idziecie do tego elitarnego grona, do którego macie wybór jako pierwsi. Ranga na Discordzie. Dostaniecie rangę na Discordzie, która pozwoli wam... gdzie będziecie właśnie, jak tutaj ładnie opisałem, jak dojdzie do sprzeczki z innym użytkownikiem, to masz dodatkowe argumenty do pocisku. Dostaniesz rangę, poza tym Patron 1. Będziesz mógł się popisać swoim prestiżem jako wyższy rango. Oczywiście będziesz mógł sobie też pozwolić na więcej z powodu tego, że admini nie będą mogli cię mutować i banować. Więc, you know, dołączysz troszkę do tego adminofaszyzmu w tym momencie. Tajny pokój na Discordzie. To jeszcze będzie tak średnio wykorzystywane, szczerze mówiąc. Gdyż później będę miał na przykład rozmowy na streamie ze wspierającymi, jakieś ewentualnie rozgrywki i tak dalej, i od tego będzie wykorzystywany ten pokój. Kolega do zagrychy, to jest już zadychę. Po pierwsze będzie wybór tematyki odcinka, / serii oczywiście, nie dopisałem tego. To znaczy, raz na miesiąc, 2 miesiące planuję zrobić ankietę, dać wam po prostu możliwość wypisania serii jakich chcecie, a na podstawie później tego, co wypiszecie, zrobić ankietę, dzięki której będziecie mogli zagłosować. Jeszcze nie wiem, w jakiej formie to będzie, czy jest możliwe zrobienie konkretnej informacji dla wspierających z drugiego tego zakresu, czy będzie to robione na Discordzie, jeszcze nie jestem pewien, ale tak czy tak radzę dołączyć do Discorda. Wypisanie ników w banerze na końcu. W momencie, jak będzie się film kończyć, to te ostatnie kilkanaście sekund pojawi się po prostu baner, w którym będą wypisane nazwy wszystkich wspierających, którzy mnie wspierają po prostu. I będziecie mieli właśnie nick na koniec odcinka.
oraz specjalną rangę na Discordzie dostaniecie, czyli Patron 2. Jak coś, to będą uzupełniane jeszcze te opcje w momencie, jak będą dochodzić, no z czasem będą uzupełniane, dodawane nowe możliwości. Oczywiście dostaniecie wszystko też z poprzedniego tutaj pułapu, więc to nie musicie się przejmować tym. Chyba to wszystko, jeżeli o to chodzi. I kolega na Kepsa, czyli to jest ranga za 15 zeta, czy tam wspieranie za 15 zeta. I to jest seria ze wspierającymi. Raz na miesiąc, w pewnych przypadkach raz na 2 miesiące niestety, będzie odbywała się seria ze wspierającymi na jakiegoś multika, pewnie z Hearts of Iron 4, z Europy Universalis 4. No, pewnie mało osób jest tutaj z CK Trójki czy coś, więc to będzie główna seria. To będzie jakiś może ewentualnie PvP, albo będzie na przykład po prostu jakiś co-op, to zależy właśnie od chęci waszych. Specjalna ranga na Discordzie, dostaniecie rangę Patron 3, dzięki której będziecie mogli po prostu, no czysty prestiż, no co ja mogę powiedzieć, no. Szczerze mówiąc, będzie, jeżeli jakiekolwiek macie pomysły jeszcze ciekawe na dla wspierających tutaj, jakieś bonusy, to piszcie śmiało. I nick w banerze na początku filmu i wyczytanie. Tutaj nie miałem miejsca, żeby po prostu wszystko dokładnie opisać. Na początku filmu będzie baner natomiast, czyli zobaczy ciebie o wiele więcej osób niż na końcu filmu, gdyż do końca filmu dochodzi od 30 do 15% widzów. Natomiast no, początek, pierwsze kilka sekund filmu widzi każdy, kto wejdzie na film, więc każdy zobaczy ciebie, że ty wsparłeś mnie, jeżeli chodzi o wspierającego, jeżeli chodzi o content. Dodatkowo, patrzę tylko, czy wszystko widać na OBS-ie, dodatkowo twój nick pojawi się, to źle napisałem. Wyczytam twój, a tak, pojawi się na koniec filmu, czyli w banerze ostatnim również się twój nick pojawi. Dodatkowo na koniec filmu wyczytam wszystkich wspierających z kolegi na Kepsa. To będzie po prostu, że na koniec filmu będzie wyczytanie. To będzie działać na zasadzie, że w momencie, gdy wspierający pojawią się w tych banerach, dopiero w momencie, jak robię montaż filmu. Czyli może się okazać, że na przykład sparłeś mnie, ale nie widzisz od razu swojego niku na filmie, a to dlatego, że na przykład film zmontowałem 2-3 dni temu. Teraz mam co prawda troszkę nagrane do przodu te filmy, z tego powodu, że jeszcze jestem bezrobotny i najzwyczajniej w świecie mam czas i korzystam z tego. Jak będę robotny i pogoda się polepszy, to będę miał niestety troszkę mniej czasu. Dobra, ale przejdźmy, ponieważ opowiedziałem chyba wszystko, że chodzi o wspierających. Zapraszam serdecznie do wspierania oczywiście. To nie jest nic wymagającego, ani nic w tym stylu. Ogólnie zauważyłem, że jest jeden wspierający, który jest tutaj od w ogóle chyba 6 miesięcy. Nie wiem dlaczego, ale kompletnie zlewałem jego komentarze, zamiast być wdzięczny. I to była jeszcze ranga wsparcia, wtedy była tylko 15 zł. Dobra, to w takim razie przejdźmy do innej kwestii. Wojna widzów. Do wojny widzów zapraszam na Discordzie. Najlepiej napisać do mnie na priv, gdyż wtedy będę przydzielać wam specjalną rangę na Discordzie, gdzie będziemy się umawiać na rozgrywki, na grę i tak dalej, i tak dalej. Najbliższa wojna widzów odbędzie się w piątek za tydzień, czyli dokładnie już wam patrzę. To jest 19 lutego, pewnie jakoś 17-18, bardziej 17 i 17.30 zaczniemy od razu grę. I to będzie Hearts of Iron 4. To tutaj jest pewne, wszystko jest ustalone. Hearts of Iron 4 i na czym polega wojna widzów? Nie będzie to streamowane, będzie to nagrywane. Będę nagrywać, ja będę komentować, wy będziecie grać. Dzięki temu będę miał dokładny wgląd na wasze poczynania. Będę mógł dokładnie wszystko skomentować. Będę mógł ocenić wasze ruchy, czy to co robicie. Będę mógł ocenić wasze dywizje na spokojnie. Będziemy mogli na spokojnie porozmawiać. Dlatego tak to będzie wyglądać format. Jeżeli nie skończymy tej rozgrywki w jeden dzień, w piątek, to mamy jeszcze zapas w sobotę. Więc w sobotę będziemy mogli też siąść, zagrać, nawet wcześniej, o wcześniejszej godzinie. Jest małe prawdopodobieństwo, że ta data się przesunie, a to jest względem tym, że jeżeli znajdę pracę do tego momentu i ta praca wykluczy mi niestety tą godzinę w piątek, albo może nawet w sobotę, to po prostu, no niestety będzie problem i będzie trzeba przesunąć po prostu na troszkę inną godzinę, albo troszkę inny termin, ale to będzie wszystko na bieżąco wyjaśniane. A propos pisania na Discordzie, ponieważ mam nadzieję, że ci, co chcą jeszcze grać w wojnie widzów, jeszcze mnie słuchają, proszę napisać mi na Discordzie, na privie, że chcecie wziąć udział, żebym wiedział, że to jesteście wy. W jakie gry najczęściej gracie Paradoksu? Czy to jest HOI 4, EU4, CK3? Najlepiej podać po prostu godziny również, ile macie godzin przegranych na Steamie. O, wersje Steamowe się tylko liczą. Przepraszam, nie będziemy się bawić w Hamachi. Dodatkowo, takie byłoby miłe, chociaż to nie jest wymagane. Dobrej jakości mikrofon, /brak, nie wiem, rodziny w tle, powiedzmy, takie coś.
żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu wchodzę i ja słyszę całą waszą, wchodzę na wasz kanał i słyszę całą rodzinkę. Oczywiście wymogi będą opisane dokładnie na Discordzie, będą opisywane, jakie będą, powiedzmy, zasady wojny widzów. Obecnie to będzie po prostu Hearts of Iron 4 na zasadach dosyć historycznych, czyli możliwe wypowiadanie wojen na 3 miesiące wstecz przed historycznymi wypowiedzeniami wojny, kluczowe sytuacje historyczne, takie jak Anschluss albo zabranie terenów Czechosłowacji, też na 3 miesiące przed wykonaniem historycznym tego czynu i tak dalej, i tak dalej. I trzecia sprawa, do której przejdziemy. Jeżeli o czymś zapomniałem o tej wojnie widzów, to po prostu się spytajcie w komentarzach, jakieś dokładne szczegóły, to ja wam po prostu odpowiem w komentarzu. I trzecia sprawa, jeżeli chodzi o informację dzisiejszą, to jest, wracamy ze streamami. Pierwszy stream, jak wy to oglądacie, bo ja to wrzucam we wtorek, pojawi się we wtorek. Ogólnie streamy planuję we dni, których nie mam zaplanowanych filmów. Wyjątkiem jest niedziela, bo w niedzielę ogólnie mam mało czasu. Gdyż sobie po prostu gram w RPG, aż mam dwie sesje w niedzielę, takie regularne i nie dam rady. Więc streamy byłyby we wtorek i czwartek najczęściej. Nie wykluczam innych dni, ale nie chcę też na razie obiecywać, że będą w inne dni. Będą prawdopodobnie, ale to też zależy oczywiście od pracy, jak będę się wyrabiać z tą pracą, nagrywaniem plus streamy. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z informacji. Wszystkie link oczywiście do wspierania macie w opisie. Jak chcecie wesprzeć, to macie też przy napisie subskrypcja pod filmem. Macie informacje. Oraz macie na głównej stronie kanału. No po prostu ciężko w to nie trafić, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o wojnę widzów, pamiętajcie, piszcie na Discordzie. Jeżeli chodzi o streamy, będą. Planuję zrobić we wtorek stream z Hearts of Iron 4, czyli dzisiaj, bo ja to nagram jeszcze w poniedziałek ten film. I na tym streamie będzie jakiś mod pewnie, będziemy testować jakiś mod. No i tyle. Na razie, do zobaczenia, cześć, pa!